witamy serdecznie wszystkich hodowców. Również witam wszystkich hodowców. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć o ostatnim locie, pochwalić się tak na dobrą sprawę, bo wyszedł naprawdę dobrze, rewelacyjnie, jesteśmy zadowoleni. Może ja powiem, że mieliśmy ostatnio lot z odległości 300 km z silnym bocznym wiatrem, także lot można powiedzieć trudny. W oddziale poszło 5400 gołębi, także to była duża ilość. Jesteśmy zadowoleni, bo mamy 5 gołębi w dziesiątce w oddziale, także i sporo w konkursie. Głównie to są roczne gołębie, bo my starych gołębi mamy niewiele. No ale muszę też powiedzieć, że tutaj zostały nam 4 stare samice, no bo mieliśmy ten przypadek z tą kuną, ten nieszczęsny, że tyle gołębi nam po prostu się zmarnowało. No z tych samic, co się uratowało kilku, no to mówię, daliśmy 4 na lot, no to 3 były u nas w pierwszej dziesiątce wśród naszych gołębi i są w czołówce w oddziale, między innymi stara samica nasza 5093 jest piąta w oddziale. Także, a muszę też powiedzieć, że ta samica była rok u nas w rozpłodzie po tym przypadku z tą kuną i w tym roku została uruchomiona ze względu na małą ilość gołębi dorosłych. Także gołąb, który był w zasadzie zamknięty rok i jeszcze potrafi tak dobrze usiąść z trudnego lotu, także myślę, że to świadczy i o klasie tych gołębi. Jeszcze mówię, taką ciekawostkę może podam, że nasza samica roczna 2741 jest czwarta w oddziale z tego lotu, na przykład młotkiem w ogóle nie była lotowana. Znaczy miała uderzone skrzydło i tylko była na 2 wywózkach, ja ją sam osobiście wywoziłem, także później doszła do siebie, w tym roku ją rozkręcamy, i usiadła czwarta w oddziale. To też jest z Klausa Wielera właśnie gołębi. Także znowu drugi gołąb, który był w oddziale, roczna samica 2661, wywodzi się z jednej strony, matką jej jest nasza super lotniczka 175, która jest w rozpłodzie. To była najlepszą lotniczką regionu łódzkiego. A samczyk pochodzi z panderozy, z gołębi Hermanskuste z linii Euro. Także też tu jesteśmy zadowoleni, bo poszły 3 siostry i wszystkie 3 siostry są w konkursie. Ta jedna jest druga w oddziale. Tak. Właśnie pogonił jastrzębia, który chce dobrze nam przetrenować młode. Albo wziąć. Także po tym locie awansowaliśmy na drugie miejsce w oddziale. Trzeba wspomnieć jeszcze przy okazji naszej współpracy z firmą FlyVet, głównie o tych środkach. My robimy w tym roku trochę swoje eksperymenty, to znaczy raz, że mieszamy razem te środki, można dowolnie je mieszać między sobą, ale również jak coś zastosujemy z innej firmy, prawda, to też widzimy, że jak dodamy jakiś środek z firmy FlyVet, to też widzę, że gołębie lepiej trenują i w ogóle są w lepszej kondycji. Bardzo jesteśmy zadowoleni, także testujemy u siebie, robimy różne doświadczenia z tymi środkami. Muszę powiedzieć, że szczególnie jesteśmy zadowoleni z Liver, z Origanum, z Respire stosujemy. Ja już i powtarzałem i bardzo dobry jest również Propolis. Także można na przykład mieszać, jak ktoś daje, czy L-karnitynę, czy jakieś inne środki. Śmiało można mieszać ze środkami z innych firm i efekt naprawdę jest jeszcze lepszy, jak był. Bo tutaj to w zasadzie odpowiedziałeś na pytanie, bo tych pytań jest... Środki są naturalne. Naturalne środki. Pytań jest właśnie sporo od hodowców, czy można nasze produkty mieszać ze sobą. To ja już też wielokrotnie mówiłem, że nie ma przeciwwskazań, nie ma problemów. Wręcz ja zaznaczałem, że na przykład zakwaszacz multiacid podnosi skuteczność wszystkich w zasadzie naszych produktów. Ale tak jak właśnie powiedziałeś, Rzesiek, nie ma problemu ze stosowaniem z innymi produktami. Z innymi produktami. Nawet w tym roku naprawdę stosujemy od początku, bo w zeszłym roku głównie wasze ze sobą mieszaliśmy, ale w tym próbujemy i z innymi środkami z innych firm i widzimy, naprawdę jest coraz lepszy efekt. Ja tutaj przytoczę kolegę Jana Bocheńczaka, który też w tym roku zaczął używać u swoich gołębi na polskiej lidze i teraz rozmawiałem z nim w zasadzie na bieżąco wczoraj. Będzie używał też we wspólnym gołębniku.
I w zasadzie na tą chwilę użył trzech produktów, właśnie tak jak wspomniałeś, liver, Tak. propolis i minerały. Jest bardzo zadowolony z tych produktów. Potwierdził, że tak naprawdę no, jest naprawdę niesamowicie zaskoczony. On tam też nagrał film, powiedział, że gołębie przeszły leczenie, bo musiał Tak. zastosować antybiotyk. Rewelacyjnie odbudowały się już po tych trzech środkach. Także powiedział, że na pewno będzie stosował, bo jest niesamowicie zadowolony z tego. I sam mówi, że ta praca hodowlana przynosi efekty. Stosując te środki jest zadowolony. Tak jak i u nas, no bo skoro tak jak właśnie powiedziałeś, że gołąb, który nie leciał rok, wchodzi, że tak powiem, do konkursu, wchodzi do tej rywalizacji, lata, przychodzi, odbija się czołowo, czyli po prostu ta praca hodowlana no, to jest znaczy super, i gołębie są praca, zdrowe. i gołębie są zdrowe, tak, i jakaś, no pomaga to wszystko, te środki, jednak to wszystko Tak, no jednak jedno. pomaga. W utrzymaniu zdrowia przede No wszystkim, oczywiście, tak. no mamy zdrowe gołębie fizyczne, jest siła fizyczna, gołębie fizycznie są zdrowe, psychika jest zdrowa, układ nerwowy jest nieobciążony, no to Nie, no widzimy, jak one nawet mamy przy domu efekt. trenują, no naprawdę, no to jest, Tak. duża, duża poprawa. No dzisiaj mamy przygotowanie już ostatnie chwile do kolejnego konkursu. Dzisiaj będziemy robić kąpiel, No tak, którą jutro jutro gołębie rano będą koszowane i koszowane na 500, także w niedzielę mamy 500, także no miejmy nadzieję, że będzie równie udany lot. No, życzymy tego sobie i oczywiście wszystkim wszystkim hodowcom hodowcom samych sukcesów w kolejnych lotach kolejnych lotach. I w całym konkursie. Tak. Dobry lot. Dobry lot.